Siemanko, nazywam się Ania Durka, a oto Zajegranie, program, gdzie omawiamy wszystko, co ma związek z grami, komputerami czy ciekawostkami z cyfrowego świata rozrywki. A dzisiaj mały poradnik dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grami. Każdy gracz, czy to amator, czy stary weteran, zawsze zadaje sobie jedno najważniejsze pytanie. Która platforma do gry jest najlepsza i dlaczego? Jeżeli Ty też nie wiesz, na co się zdecydować, PC czy konsola, to może ten odcinek rozjaśni Ci sytuację i pomoże wybrać. Zapraszam! Zacznijmy od PC-ta, czyli tak zwanego pudła. Komputer osobisty wyróżnia się przede wszystkim otwartą architekturą sprzętową. Brzmi dziwnie. No, to nic innego jak fakt, że możesz dowolnie wymieniać podzespoły i całą infrastrukturę komputera na nowszą i szybszą. To pozwala upgrade'ować Ci Twoje stanowisko zawsze wtedy, kiedy masz potrzebę, no i oczywiście hajs na koncie. Zwiększenie ilości pamięci czy wymiana dysku twardego zwiększy moc obliczeniową Twojego komputera. Miej jednak na uwadze, że wymiana np. karty graficznej to wydatek rzędu kilkuset złotych. A wraz z najnowszym sprzętem przyjdzie obowiązek wymiany praktycznie wszystkich elementów, takich jak płyta główna czy zasilacz. Innymi słowy, PC to praktycznie nieustanny pożeracz pieniędzy, jeżeli chcemy bawić się w najnowsze gry. Teraz przejdźmy na chwilę do konsoli. Te posiadają architekturę sprzętową typu zamkniętego, tak więc kupując na przykład PlayStation 4 czy Xbox One, kupujesz jeden określony model platformy, której osiągów nie będziesz w stanie podnieść przez brak możliwości ingerencji w podzespoły. Wyjątkiem jest dysk twardy. Taka forma platformy pozwala graczowi korzystać z najnowszych gier przez kilka lat z rzędu, nie wydając przy tym ani złotówki na modernizację konsoli. To jednak łączy się z pewnym kompromisem w stosunku do tego, jak wyglądać będą gry. Nawet przy nowych możliwościach gry będą ograniczane do wymagań sprzętowych konsoli. Tak więc, jeżeli chcesz zobaczyć Wiedźmina 3 w 60 klatkach na sekundę na monitorze Full HD, to mamy dla Ciebie złą wiadomość. Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak, a raczej czym będziemy grali. Jedni preferują klawiaturę i myszkę, do których zostali przyzwyczajeni przez lata pracy przy komputerze, inni uważają, że to właśnie pady od konsoli są prawdziwym narzędziem rozrywki. Istnieją jeszcze dodatkowe peryferia sprzętowe, takie jak konsolety do bijatyk, kierownice do wyścigów czy joysticki do symulatorów lotu. Na polu możliwości wymiany danego sprzętu na inny wygrywa bezsprzecznie PC. Na konsolach istnieje bardzo niewiele gier, które obsługują klawiaturę oraz mysz. PC natomiast oferuje wachlarz padów, na których bez problemu zagramy w ulubioną grę. Przy wybraniu odpowiedniej platformy trzeba zadać sobie najważniejsze pytanie. Do czego będę wykorzystywać sprzęt? Czy interesuje mnie czysta rozrywka z możliwością przeglądania internetu, oglądania filmów na Blu-ray i wygodnym siedzeniu na kanapie podczas zabawy? Czy nie chcę co kilkanaście miesięcy inwestować w nowy sprzęt? Jeżeli wolisz tą opcję, to oczywistym wyborem będzie konsola. Jeżeli natomiast potrzebujesz sprzętu do grania, ale zarówno do pracy i szerszych zastosowań, takich jak na przykład obróbka, grafiki, montaż, prowadzenie firmy i wiele, wiele innych rozbudowanych funkcji, wyborem powinien być PC. Wróćmy jeszcze do tematu samych gier. Większość wydawanych tytułów to tak zwane gry multiplatformowe, czyli ukazujące się jednocześnie na trzech najpopularniejszych platformach – PC, PS oraz Xbox. Każdy z platform posiada jednak tytuły dedykowane, dostępne jedynie na określoną platformę. Pamiętajmy jednak, że posiadając odpowiednio mocny PC, będziemy w stanie emulować praktycznie każdą grę dostępną na konsolach. Jeżeli interesują Cię pozycje MMO czy gry strategiczne, to PC w większym stopniu zaspokoi Twoje potrzeby. Natomiast jeżeli lubisz poszaleć w grach akcji czy bijatykach, granie na padzie na pewno będzie przyjemniejsze niż łamanie palców na klawiaturze. Premiery gier na PC-ta są często opóźnione względem konsoli, głównie dlatego, że część gier tworzona jest bardziej pod konsolowców, co zresztą często skutkuje marnym portowaniem gry na komputery osobiste. Mimo że PC to wydatek znacznie większy w perspektywie czasu, nie zapominaj o cenach gier, które w przypadku konsoli wahają się między 150 a niekiedy 300 zł, przy czym gry na PC rzadko dochodzą do granicy 200, oscylując w okolicach 120-150. Podsumowując, jeżeli potrzebujesz bezkompromisowej rozrywki na najwyższym poziomie, chcesz wiedzieć, co buczy w Twojej budzie i mieć pewność, że zagrasz w każdą grę choćby z 15 lat, wybierz PC. Jeżeli lubisz spotkać się ze znajomymi, usiąść wygodnie, zrelaksować się po pracy i pociąć strzelankę, nie martwiąc się oczywiście ilością klatek na sekundę, bo chyba jest bardzo ważne, prawda? Wybierz konsolę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że niektórym z Was troszkę pomogliśmy.
Jeżeli chcecie zacząć wojnę między konsolami a pecetami, zapraszam do komentowania. Z chęcią poczytamy, co tam napisaliście. Subujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia niedługo. Nie tęsknijcie. Bye!